Thank you, boys. Fernando is faster than you. We keep on working. We do our thing. Won't get a comment, double crew. Cause I don't go outside for nothing. No one's gonna make me leave this room. Oh no, they can't tell me nothing. No way. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w sesji kwalifikacyjnej o Grand Prix Monaco. No i dzisiaj postawię wszystko na jedną szalę. Zobaczymy, na co stać ten bolid. Tutaj na pewno będzie wiele akrobacji, wiele ciekawych momentów, no i na pewno wiele kontaktów z bandami. Postanowiłem, że właśnie w tej sesji kwalifikacyjnej zobaczę, jakie są granice przyczepności tego bolidu. Jakie są tutaj granice, a i tutaj już widzimy, że delikatnie za szeroko. Jakie są granice przyczepności właśnie Williamsa, jakie tutaj czasy można osiągać. Tak więc tutaj przy użyciu systemu DRS, no i systemu KERS wyjeżdżam na prostą startową, no i rozpocznie się za chwileczkę już to okrążenie tutaj bardzo ostre do hamowania, do prawego zakrętu. I tutaj delikatnie aż nas zniosło, ale wyprowadziłem idealnie bolid, tak więc jest całkiem nieźle. No i tak jak mówiłem, właśnie sesja kwalifikacyjna pojawi się na moim kanale, no a jutro pojawi się wyścig z Grand Prix Monaco, który będzie po prostu fascynujący i niesamowity. Zobaczymy, jaki czas jest. Fantastyczny czas tutaj, o prawie sekundę Kartikeyana pobijam, tak więc jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj najwolniejszy zakręt około 50 km na godzinę, tutaj delikatny kontakt ze ścianą, ale wszystko jest w porządku. Tak więc tutaj 12-minutowa sesja kwalifikacyjna, no i myślę, że naprawdę będzie fajnych momentów w tym odcinku kilka. Tak więc zobaczymy, tutaj przed chwileczką przejechaliśmy przez ten tunel, tam widzimy, że bardzo dużo kierowców jest, no i oni będą nam przeszkadzać. Oni będą przeszkadzać nam uzyskać w uzyskaniu bardzo dobrego czasu. Tutaj bardzo, bardzo szybki lewy zakręt, bardzo duża prędkość. No i zobaczymy, czy tutaj chyba Mark Webber jest. Tak jest, Mark Webber, on będzie przeszkadzał. No i niestety przeszkadza. O 3 sekundy poprawiamy czas okrążenia. No i tutaj delikatnie, bo i tutaj zarzuciło nas. No i niestety tutaj ten czas nie będzie za dobry. Więc musimy zrobić jeszcze jedno szybkie kółko. Oczywiście są to opony te twardsze. No i one na pewno mają gorszą przyczepność. Mamy jeszcze opony z tym czerwonym paseczkiem, które są naprawdę bardzo przyczepne. Tutaj dobrze wejść tylko w ten zakręt. No i już jest z górki. Aj, tutaj delikatny błąd, uślizg samochodu, ale wyjeżdżam całkiem nieźle. Zobaczymy, jak będzie wyglądał czas tego okrążenia. Czy w ogóle dojadę idealnie, skoro chciałem tutaj zaryzykować. Chciałem jechać na granicy przyczepności. Tak więc będzie ciężko. Chociaż te opony się dosyć dogrzały, więc na pewno jest to zadanie ułatwione. No i tutaj dojeżdżamy do tego zakrętu bardzo wolnego, 50 km na godzinę, nawet troszeczkę mniej jak widzieliście. No ale zakręt jakże ciekawy, bardzo dużo manewrów wyprzedzania także na tym zakręcie się wyprawiało. Tak więc zakręt całkiem interesujący. W tym tutaj tunelu nie można używać systemu DRS, dopiero po jego zakończeniu można ten system DRS włączyć. Tak więc widzicie, że jest to zrobione tylko i wyłącznie dla tutaj bezpieczeństwa. I baton tutaj nam przeszkadzał delikatnie, ale zjechał w miarę szybko, więc wyprzedziliśmy go i jest o 2 sekundy poprawa czasu. Tutaj bardzo blisko tej bandy i tutaj kolejny raz naprawdę jest strasznie blisko. Tutaj dobrze wjechać w ten prawy zakręt, kolejny prawy zakręt, no i wyjeżdżamy na prostą startową przy użyciu systemu DRS, no i systemu KERS, no i zobaczymy, jaki będzie czas, czy będzie poprawa czasu, czy będzie duża poprawa. Jest 8 pozycja, Pastor Maldonado na pozycji 9, tak więc czas jest naprawdę całkiem nieźle, niezły, bez problemów tutaj przedostaniemy się do sesji kwalifikacyjnej, czyli Q2. 8 pozycja, Ernie Bert, tak więc widzicie, że jest całkiem nieźle. Sekunda straty do Raikkonena, który 1.16 ma. Ja pamiętam, że innym bolidem na tym torze miałem poniżej 1.16, tak więc tutaj bez żadnych problemów bym sobie z tym zawodnikiem poradził. No ale jest teraz jak jest, no i tutaj nie wolno po prostu tego jakby komentować, po prostu tego wypominać. Dobrze, mamy teraz opony, widzicie, z tym czerwonym paseczkiem, no i zaczniemy sobie okrążenie pierwsze w sesji kwalifikacyjnej Q2. No i okej, tutaj troszeczkę w złym miejscu nas puszczają. Szczerze mówiąc, jest to bardzo złe miejsce, ponieważ od razu trzeba kontrować. Jest to bardzo szybki lewy zakręt, wjeżdżamy w takie dwuwierzchołkowy zakręt delikatny z takimi dosyć ostrymi szykanami, więc naprawdę jest bardzo ciężko.
No ale zobaczymy, wyjeżdżamy na prostą startową, no i tutaj będzie okrążenie kwalifikacyjne. Zobaczymy jak szybkie będzie, czy zdołamy przejechać je bezbłędnie. No ale właśnie chciałem zobaczyć jak szybko można w ogóle te okrążenia kwalifikacyjne zrobić. Czy można pobić rekord tutaj tego toru. No i zobaczymy, tutaj bardzo szybko w ten lewy zakręt, naprawdę bardzo duża prędkość, ponad 160 km na godzinę, tutaj troszeczkę mniejsza, ale także bardzo ciężki zakręt, tutaj tor jest naprawdę bardzo nierówny, więc trzeba uważać. Prawy zakręt i wjeżdżamy w sektor drugi. Tak więc zobaczymy, za chwileczkę będziemy przejeżdżać pod tym tunelem, jeszcze tutaj prawy zakręt, no i pełen gaz do dechy, tutaj jest ta jedna z najdłuższych prostych, takich można delikatnie powiedzieć łuków. No ale duże prędkości, dosyć ponad 270 km na godzinę w pewnych momentach, jeżeli dosyć opóźnimy hamowanie. Tutaj dobrze przejechać, szykan, aj, obróciło mój samochód, obróciło mój bolid, no i muszę tutaj ewidentnie zrobić piruecik. Fernando Alonso przejeżdża, tak więc tutaj no widzicie, że jest ciężko, no i te granice przyczepności jednak już wiem, gdzie mogę zahamować, gdzie mogę opóźnić hamowanie. Teraz wystarczy zrobić bardzo dobre okrążenie, no i zobaczymy jakie to okrążenie będzie. Jak widzicie na razie jest słabo, no ale oczywiście my ten czas poprawimy, tak więc tutaj bez stresu, spokojnie sobie powinniśmy z tym czasem poradzić. Tutaj dobrze wjechać w ten prawy zakręt, żeby mieć tą bardzo dobrą prędkość na tej prostej startowej, no i duża dawka systemu KERS, system DRS w użyciu, no i oczywiście wyjeżdżam na prostą startową, tutaj pierwszy prawy zakręt, bardzo duża prędkość, delikatny kontakt ze ścianą, dosłownie ominąłem tą bandę na milimetry, tak więc jest ciężko, oczywiście Monaco jest bardzo ciężkim torem, no ale jednym z moich ulubionych torów, tak więc jeździ mi się tutaj całkiem nieźle, już nie mogę się doczekać, kiedy prawdziwa Formuła 1 zawita do Monaco, wtedy naprawdę jest interesująco. 3 sekundy prawie poprawiamy czas, tak więc widzicie, że to znakomite czasy, jak na razie ósma pozycja, no ale poprawimy ją i to o wiele. Hamilton na pozycji pierwszej, Kobayashi jest ósmy, tak więc Kobayashi całkiem nieźle. Zobaczymy jaki będzie czas po drugim sektorze, ale to dosłownie za chwileczkę. Tutaj wjeżdżamy w ten lewy i kolejny prawy zakręt, bardzo ciężki zakręt, bardzo trzeba tutaj wyhamować i naprawdę trzeba postarać się, żeby nie ściąć tych zakrętów, ponieważ bardzo łatwo można to zrobić. Zobaczymy jaki będzie czas. Oj, tutaj strata jest, tak więc do pierwszego Hamiltona. O 9 sekund ponad poprawiamy swój czas okrążenia, tak więc widzicie, że ten błąd kosztował nas naprawdę bardzo dużo. No i wyjeżdżamy na prostą startową i zobaczymy jaki będzie czas. Czy będzie w pierwszej dziesiątce 1.15, to jest Fernando Alonso i nasz 1.16, jest piąta pozycja, więc fantastycznie piąta pozycja. Ej, tutaj błąd, ale tutaj już ewidentnie nie chciałem jechać dalej, więc spokojnie można po prostu to pominąć. No i okej, widzicie, że jest dosyć ciekawie. Zobaczymy, na której pozycji my w ogóle wylądujemy. Jest pozycja piąta, jak na razie. No i ta piąta pozycja się utrzymuje. Sekunda, półtorej sekundy straty, tak więc dosyć duża strata. No i spokojnie kwalifikujemy się do Q3. Pastor Maldonado niestety na pozycji 12. Sergio Perez do pierwszej dziesiątki się dostał, tak więc całkiem nieźle. No i szybki start, oczywiście wyjeżdżamy. Bolid ustawiłem sobie nie na największą prędkość, tak więc to także ma wpływ, ale chciałem, żeby właśnie był bardziej stabilny, żeby tutaj mieć większe szanse, żeby nie wpaść w poślizg, żeby tego bolidu za szybko nie rozwalić w wyścigu, no i oczywiście w sesji kwalifikacyjnej. Tutaj wzbogacona mieszanka paliwa, no i będziemy starać się uzyskać na jak najlepszy czas i szczerze mówiąc z tym bolidem będzie naprawdę bardzo ciężko. Uważam, że pozycja w pierwszej dziesiątce i tak jest pozycją bardzo dobrą. Pozycją oczywiście dającą nam jakieś tam szanse przed startem w tym wyścigu, tak więc tutaj możemy powalczyć śmiało z zawodnikami. Myślę, że tutaj 2, 3, 4 nawet pozycje można spokojnie zyskać. No ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy jak ci zawodnicy będą tutaj po tym torze się spisywali, jak będą jeździli, czy będą agresywni. Poziom trudności, jeżeli chodzi o start, właśnie nie jest jakoś bardzo wymagający. Ja tak właśnie z jednym chłopakiem popisałem pod filmem moim ostatnim z Formuły 1, no i on właśnie tam napisał, ja mu odpisałem, no że jednak te umiejętności tych zawodników są spore, kiedy jeździmy na klawiaturze, kiedy po prostu ci zawodnicy już rozgrzeją te opony i drugie, trzecie okrążenie, oni wtedy naprawdę dawają radę, chociaż łatwo jest ich przyblokować. No ale kiedy
poprawiliby ten poziom trudności. Myślę, że poziom trudności, jeżeli chodzi o czasy, byłby w porządku. I tutaj naprawdę... i tutaj delikatny błąd zarzuciło mnie, tak więc widzicie, że uszkadzam delikatnie przednie skrzydło. No ale wracając do właśnie do tych czasów, czasy są ok, ale właśnie ta walka, ten fairwall tej walki powinien być dużo większy. Oni powinni po prostu atakować, wciskać się, blokować strasznie mocno. I właśnie to by było fantastyczne, dlatego uważam, że to powinni pozmieniać w 2013 roku w sesji... W serii 2013, przepraszam, w sesji, ja tu mówię w sesji, a to seria 2013. Tak więc cóż, no, jeżeli chodzi właśnie o poziom trudności, powinni zwiększyć, jeżeli chodzi o właśnie tą walkę, jeżeli chodzi o to całe takie, no jakby to powiedzieć, o tą agresywność tych kierowców, to powinno być na pewno zmienione, ale zobaczymy, może się tego doczekamy w serii 2013. Nikt nie powiedział, że takiego czegoś nie zrobią, choć mam nadzieję, że właśnie zmieni się to i że będzie to wszystko pozmieniane, że ten poziom trudności będzie troszeczkę większy, jeżeli chodzi właśnie o tą agresywność tych kierowców. Tutaj jesteśmy już w sektorze drugim, za chwileczkę dosłownie zaczniemy sektor trzeci, no i niestety 10. pozycja startowa, tak więc 10. pozycja, no i tutaj szczerze mówiąc nie jest jakoś łatwo. Ta pozycja jest naprawdę tych zawodników bardzo... Oczywiście te czasy są bardzo, bardzo no, szybkie i tutaj bardzo ciężko nam będzie w ogóle wskoczyć na wyższą pozycję, ale spróbujemy jeszcze jedno okrążenie, może akurat się uda, a i tutaj było bardzo blisko, tutaj aż mi się ciepło zrobiło, no ale cóż, to jest Formuła 1, to jest Grand Prix Monaco, tak więc widzicie, że bardzo ciekawie. Poprawiam delikatnie swój czas okrążenia, a i tutaj delikatny błąd i kolejny kontakt ze ścianą, tak więc no to jest przednie skrzydło, jest naprawdę bardzo uszkodzone. No ale ja pojadę dalej, zobaczymy czy w ogóle będę w stanie uzyskać jakiś lepszy czas, jeżeli nie, to oczywiście zjadę do alei serwisowej i nie będę tutaj kombinował. 10. pozycja w Grand Prix Monaco to jest naprawdę całkiem niezła pozycja jak na tryb legendarny, chociaż udało mi się kiedyś uzyskać pozycję drugą. No ale było to innym bolidem, troszeczkę innym bolidem, chociaż jak pamiętam w Williamsie bodajże była to pozycja czwarta, jeżeli dobrze się mylę, albo nawet w pierwszej trójce, nie pamiętam, musiałbym powrócić oczywiście do wyścigu z moich dawnych odcinków, kiedy właśnie też Williamsem jeździłem, tak więc jeżeli macie ochotę, to sprawdźcie na której pozycji wtedy byłem, także był tryb legendarny i on zawsze właśnie jest, a i tutaj się delikatnie ścinał zakręty, no i cóż, nie będę tutaj tego czasu poprawiał, jak widzicie na granicy przyczepności, tak więc dużo, dużo fajnych, ciekawych momentów. Zapraszam Was na wyścig, który już jutro i on będzie naprawdę bardzo interesujący i bardzo ciekawy. Dzisiaj po prostu nie mogę go wrzucić ze względów czasowych, tak więc zapraszam Was jutro na ten odcinek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia w Grand Prix Monaco. Hej!